Nowowiejska 38, wrocławski skarb, dom rodziny Steinów. Oto ona, najmłodsza ze Steinu, Edyta, Edytsien, Koteczka, Jiczel. Takie były jej zdrobnienia i rodzina. Augusta, Zygfryd, małżeństwo, Paweł, Elza, Arno, Elfryda, Róża, Erna i Edyta. Siódemka dzieci. Tak wyglądał dom rodziny Steinów prawie 100 lat temu. W oknach, na pierwszym piętrze, w salonie, widzimy członków rodziny. A oto niemy świadek historii rodziny Steinów. On pamięta wszystkie wydarzenia. I te złe, i te dobre. Piwnica ze swoją mroczną atmosferą, ale też wystawa, którą prezentujemy, jest wystawą tragiczną, ponieważ przedstawia losy młodych ludzi, którzy odważyli się walczyć z reżimem nazistowskim. Ich winą było jedynie wydrukowanie 6 ulotek, zapłacili za to głową. Piękni 20-letni. Tym razem pomieszczenia piwnicy, którą zajmuje organizacja Żółty Parasol, działająca na rzecz lokalnego środowiska. Zapraszamy! Zgromadziliśmy dość sporą bibliotekę, z której bardzo chętnie korzystają wszyscy, którzy się tym tematem zajmują. Niejednokrotnie są to także studenci z Lateranu. To są schody, na których stłukło się wiele porcelany. Zarówno służące, jak i dziewczęta z rodziny Stein nosiły zastawę do salonu. Tu ogniskowało się życie tej rodziny. Tu się odbywały wszystkie najważniejsze wydarzenia. Od wieczorów szabatowych, poprzez święta religijne, przez wielkie, wspaniałe żydowskie wesele 5 grudnia 1920 roku, kiedy to Erna wychodzi za mąż za Hansa Biebersteina. Ja w tej chwili stoję w pomieszczeniu tak zwanym Herrenzimmer, czyli pokoju panów, zwyczajowo palarnią nazywanym, a to była ta główna sala, której najważniejszym elementem wyposażenia był stół ogromny, przy którym zasiadało od 30 do 50 osób, a tam, gdzie stoi teraz nasze marne pianino, wspaniały czarny Bechstein, na którym mistrzowsko grywała Erna Stein, później żona Hansa Biebersteina. W tym miejscu, przy tym filarze, miała swoje biurko z bardzo niewygodnym krzesłem. To tu przez prawie 1,5 roku w ramach semestrów prowadziła prywatne seminarium filozoficzne. Tu, w tym domu, przychodziło do 30 osób. Słuchano jej. Zapraszam. Tutaj ukrywamy nasze skarby. To jest pokój Augusty Stein, seniorki rodu, tej niezwykłej kobiety, prawdziwej bizneswoman, cudownej matki, cudownej siostry, wspaniałej żony, dzięki której Edyta Stein była tym, kim była. Jej niezwykła tolerancja pomogła Edycie przejść tę przemianę duchową. Dopiero w 2001 roku wróciły do nas meble, które pochodzą z wyprawy ślubnej Erny, kredens i biblioteczka. Proszę Państwa, to są dzwonki elektryczne, które były umieszczone przy drzwiach wejściowych. W pięknym mieście Breslau, w pięknym domu, żyła pewna piękna rodzina, otoczona pięknymi przedmiotami. W roku, kiedy Wrocław będzie europejską stolicą kultury, w tym domu będzie miało miejsce wspaniałe wydarzenie. Będziemy obchodzić 100. rocznicę doktoratu Edyty Stein.